wypadki lotnicze mają to do siebie, że ich mechanizm jest zwykle bardzo skomplikowany i wymaga niezwykle szczegółowego zbadania. Tak więc wydaje mi się, że to jest rodzaj operacji politycznej, nie mającej wiele wspólnego z rzeczywistą chęcią wyjaśnienia sprawy. Sondaże pokazują ku pewnemu zaskoczeniu, że wzrost notowań PiS-u towarzyszący kampanii prezydenckiej utrzymuje się. Jeżeli tak, to może chodzić tutaj o skonsolidowanie tego wysokiego poparcia, utrwalenie go. I to może być motywem. A czy to jest, działanie opłacalne z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego? Bo on przecież ciężko pracował nad takim wizerunkiem spokojniejszego polityka, który się zmienił po 10. No, niewielu ludzi budziło się, że to jest prawda. W związku z tym... Jednak chyba spory procent. Ale mniejszość. Więc powraca, powiedziałbym, do swojej natury. Natomiast czy mu się to opłaca, nie wiem, to jest jego kalkulacja. Mnie się wydaje, że po prostu tak nie powinniśmy się w polityce zachowywać, że powinniśmy być bardziej racjonalni, bardziej powściągliwi, bardziej odpowiedzialni.